Squid Game. Tutaj przetrwasz tylko i wyłącznie, jeżeli masz mocną psychikę, jeszcze większe samozaparcie i chęć walki, a byle co nie jest w stanie cię wytrącić z równowagi. Spotkacie tu tyle zła, że nie uwierzysz. I nie, nie mówię o serialu, mówię o klockach Squid Game. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Obiecywałem, że coś ze Squid się pojawi i się pojawi. I od razu wam mówię, że nie jest to ostatnia rzecz, ponieważ było to sprzedawane w takim czteropaku. W związku z tym, wszystkie cztery zestawy, które widzicie tutaj, pojawią się u mnie na kanale. Czyż nie warto z tego powodu zostawić subskrypcji wraz z dzwonem, by tych odcinków nie przegapić? Gwarantuję wam, że warto, bo naprawdę wygląda to źle, w sensie, czyli dobrze poniekąd, ale zaraz się im przyjrzymy, a nóż widelec będzie lepiej. Musicie wiedzieć, że to są w ogóle pierwsze z Shopee moje zamówienie, jeżeli chodzi o Squid Game, być może nie ostatnie. Nie pierwsze w ogóle zamówienie ever, bo już takie pierwsze zestawy się pojawiały, póki to tam jest generalnie dobrze, ale no tutaj pierwsza zapowiada się coś nie za specjalnego. Dziwi mnie to, no bo to faktycznie w ogóle nawet w ofercie było sprzedawane jako taki czteropak, to wszystko niby na razem na jednym obrazku było, a tu dostaliśmy cztery osobne kartony. Innych wam nie pokazuję, bo są w gorszym stanie tak dalej, zresztą numer przyjdzie na nie pora. Z czym się tu spotykamy? Z jakimś graffiti na murze w takim języku, z konstrukcją, no i z przeciąganiem liny. Na starcie oczywiście mamy tu pewne zakłamanie, bo nie mamy tego przecinaka, więc takie odzwykłe. Ta szpara jest na tyle, że tu szpagatem by można było przeżyć, ale nie będziemy się czepiać, tutaj wtrącamy pewną umowność. Ona tutaj być musi, to jest karton numer jeden, dlatego go otwieram pierwszy. Na początku zastanawiałem się, czy to nie jest ten, wiecie, gruby król Chińczyków, ten mafios, ale nie, tutaj mamy jasny obrazek, że to jest ta kobitka, no i nasz główny bohater, można by rzec, czyli no sorry, jeżeli nie oglądaliście, za spoiler, zwycięzca pierwszego Squid Game'u, Michał Wiśniewski. Moi drodzy, otwieramy, patrzymy, co tu znajdziemy w środeczku, jak to w ogóle wygląda, jak to się prezentuje. Kamera się dostosowywuje i już otwieramy, moi drodzy, i jak to się będzie w środeczku prezentowało. Karton, sami widzicie, już ten nie przyszedł do końca w dobrym stanie, a instrukcja, no to klasycznie dla Chińczyków, przyszła w stanie złym, po prostu pomiętym, i nie wiem, jak ja do końca mam z tego budować. Chyba to jest pierwsza gra Squid Game'owa, zbuduj zestaw z takiej instrukcji, aczkolwiek ja go odgiąłem, to nie jest źle. No, przy czym tutaj faktycznie te obrazeczki ciut zbyt małe, chciałoby się, żeby to było po prostu tutaj większe, tym bardziej, że nie rozumiem, po co dwa razy dublowano to, przecież to jest dwa razy to samo, nie? Czyli wystarczyło zrobić raz i zrobić tu na przykład razy dwa, a zrobić tym samym większe obrazki? No osobiście bym tak preferował. Jak to sobie wysypiemy, no jest nawet sznureczek. Sznureczek w ogóle o dziwo latał luźno i mamy już pierwsze zakłamanko, bo tu jest biały ze wstęgą, z chustą na środku, a tu po prostu jest czarny, lekko gumkowaty. No dobra. Osobiście wolałbym też, żeby na przykład dano tu ten taki, wiecie, element, co na przykład ma też Spodermon w Lego, czyli ten fragment Linki z tymi jednak plastikami tu po środku, by faktycznie te figurki mogły to chytać. Byłby to wtedy prawdziwy sztos i nawet można by z tego było zrobić jakąś zabawę. Wiecie, w dwie osoby, że jedna chyta jeden szczurek po drugiej, druga po drugiej stronie i się przeciągamy i faktycznie któryś w końcu ten szczurek z rąk wylecie albo pociągnie tą figurkę. Uważam, że byłoby wtedy lepiej. Woreczek, o, bardzo mięciuśki, tego się nie spodziewałem. Zazwyczaj te worki w tych podróbkach są jednak takie twardsze, takie mniej przyjemne, a ten jest taki mięciutki, zupełnie jak powiedziałbym w Legoskach. Rozsypujemy klocuchy już, moi drodzy, patrzymy, z czym to się je, choć oczywistym jest, że jeść tego nie będziemy. Coś, czego nie dostajemy w Lego, no to te złote elementy, aczkolwiek tu widzimy, Lego też ma problem z tymi nierównymi tutaj odlewami, jeżeli chodzi o kolory, i tutaj w Chińczyku no nie spodziewałem się niczego lepszego, chociaż niejednokrotnie oczywiście Chińczyki nas zaskoczyły. O dziwo, wręcz identyczne tutaj są te odlewy, czyli jakby stała złość tutaj jest w tym wszystkim. Mamy również figurkę, natomiast moi drodzy, ja was będę prosił, żebyście mi podarowali 5 minutek, albo i więcej. O Jezu, już palec mnie boli. Albo i kilka minutek więcej. Ja do was wrócę, gdy sobie to wszystko tutaj zbuduję, no i wtedy sobie mówimy całość. Ała, tu wchodzi ciężko, kurde, i nawet nie wchodzi do końca. No nie jest, moi drodzy, dobrze. Chyba będzie to kolejny Chińczyk, który będzie ładnie wyglądał na obrazku, tudzież na tak zwanej półce, gablotce, niż do zabawy, szczególnie przeciąganej liny. No jak tak ręce ciężko chodzą do przeciągania liny, jeszcze wypadają? No to się chyba nie godzi za bardzo. Tylko dajcie mi kilka minutek, ja do was zaraz wracam, no i omówimy sobie oczywiście całość konstrukcji, a być może nawet zobaczymy, czy da się tym jakkolwiek pobawić. Czekajcie.
No i moi drodzy, gotowy konstrukt mam już gotowy, jakkolwiek to brzmi. No i co tu mogę dużo o nim powiedzieć? No nie jest zbyt dobrze. Niestety przede wszystkim mam ból palca. Nie wiem, nawet tu mojego styranego kciuka widać, ale naprawdę no nie budowało się tego po prostu przyjemnie. Natomiast zakładam, że być może no troszkę faktycznie winą tutaj tego była taka, wiecie, jednak no lichość tej konstrukcji. Taka no widzicie tutaj, to są jakieś patyczaki, to nie jest zbyt ten. No i tutaj faktycznie... No nie, no nie będę kłamał, klocki też wchodzą w siebie ciężko. Tutaj na przykład widzicie, nie do końca docisnąłem te elementy. Przecież nie do końca też się da docisnąć, bo gdy dociskam, widzicie, całość mi tutaj kurde chodzi. Boję się, że po prostu któryś z tych elementów zaraz mi w rękach pęknie. Nie to, żeby wyglądały jak elementy, które zaraz w rękach pękną, bo są po prostu cienkie. Ale no, po prostu, no wiecie, no nawet Lego by mogło w tym momencie się wyłamywać, olatywać. Jak mi gdzieś tu polecie daleko na strychu, to już tego po prostu nie odbuduję. Przez chwilę też, bo mogę was dziwić, bo mówiłem wcześniej, że mogę zrobić raz dwa, później tak nie budowałem. Jakoś tak się dałem, kurde, nie wiem czemu te instrukcji wkręcić. Głupio, że kurde, jednak może ten drugi się czymś różnił. No niczym, ale no widzicie, jakiegoś powodu, no i zacząłem budować tak jak z instrukcji. Niepotrzebnie, bo oczywiście obydwa są identyczne. Całkowicie też nie rozumiem tego zabiegu tutaj z tymi elementami. Nie mam pojęcia, na co to jest. To miało chyba tworzyć, żeby być jakaś wsparcie tej konstrukcji, ale przecież pewnie gdybyśmy tylko tu zmniejszyli o jeden stud, a nie, to jest dobrze zrobione, w sensie, gdzie jest opakowanie? Jest opakowanie, jak go trzeba! O, między nimi jest dwa klocki różnicy. Gdyby skrócić to jedno, być może faktycznie te elementy by się mogły pochytać nawzajem, nawet na instrukcję, że się nie chytają, mogłyby się pochytały i faktycznie byłoby to stabilniejsze. No właśnie, stabilniejsze. Na początku mogliście też, znaczy właśnie na początku, na końcu mogliście też widzieć speed buildu, że tak naprawdę tutaj ten mi się przewracał. No gdy te były minimalnie niedociśnięte, dalej są jeszcze niedociśnięte, ale były troszkę bardziej dociśnięte, ale dociśnięte było ciężko, już mi się to przewracało. Później chciałem tym postawić figurkę, no i dzieje się dokładnie to samo, czyli to się po prostu wywraca. Powoduje to, że tak naprawdę moim zdaniem ta zabawka nie jest kompletnie bawialna, głównie dlatego, że ta podstawka, no wiecie, tu na dole powinien być taki drugi plate, co najmniej 4x8 i może wtedy miałoby tu jakikolwiek sens. W tym momencie te podstawki mogą służyć tylko i wyłącznie za ozdobę, no i jeszcze zakładając, że figurki są na końcach tych platform. No właśnie figurki. Mamy tutaj już wspomniane dwie figurki, które na początku właśnie wam tutaj tego filmu pokazywałem. Na opakowaniu będą też inni bohaterowie, więc jeszcze raz zachęcam do pozostania na tym kanale na dłużej. Natomiast kogo tutaj mamy? No mamy tutaj tą Chineczkę. No i powiem wam od razu tak, klasyka chińczystwa, to znaczy ręce chodzą ciężko, ta ręka w ogóle mi nie chce wejść. Być może, kurde, jak ją tutaj włożę i kilkanaście tysięcy razy poruszam, to w końcu wejdzie, ale póki co tak wchodzi i potrafi wyjść. Natomiast ręce chodzą zbyt ciężko, nogi też akurat w tym wypadku chodzą zbyt ciężko i to jest chyba jeszcze ten model nóg, który w końcu tam się będzie wykręcał i wypadał. Natomiast nadrukowo nie jest tutaj źle, jak się przyjrzymy. Nawet jest spoko. Nie pamiętam, że ta babka dokładnie miała taki numer, ale przypuszczam, że tak. Nie wygląda to źle tak naprawdę, jeżeli chodzi o nadruk. Troszkę brakło mi go z tyłu, tutaj też wiecie, jakiegoś tego numerku i tak dalej, no ale nie można mieć wszystkiego. No chyba nawet gorzej wypadł ten drugi główny Chińczyk, chociaż on tutaj widzi, już ma kurtkę rozsuniętą, numer mu się pokazuje, chociaż to nie było 260? Nie, chyba 200, dobrze, chyba jest dobry numer, jeśli dobrze pamiętam. Naprostujcie mi w komentarzu, że się mylę, natomiast tutaj ta mina zdecydowanie mniej pasuje do głównego bohatera. No i w ogóle jest taka tańsza, bym powiedział, czuć bardziej tandetą, ale spójrzcie, nawet te białe buciki im tutaj odzorowali. Troszkę szkoda, że nie ma na bokach i na tyle nadruku, bo już wiem, że Chińczyków na to stać jak najbardziej. U tego ręce chodzą jeszcze ciężej, w związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby jakkolwiek można było tymi figurkami się tutaj bawić w to przeciąganie liny. No bo tak jak mówiłem, linę tutaj co prawda mamy i ona jest nawet trochę gumowa, ale przecież te figurki nijak jej nie chycą. Jedyne co możemy zrobić, to tutaj, tak jak mówiłem, faktycznie coś w ten deseń zahaczyć i niech to stoi nam na półce, moi drodzy, i niech na tej półce robi za ozdobę, bo tak naprawdę niczego więcej to nie zrobi. Pobawić się nie pobawimy, nie poprzyciągamy się absolutnie, figurki nawet chodzą ciężko i tak dalej. Mamy też trochę zakłamanie, jeżeli chodzi o opakowanie, bo lina jest innego koloru i tak troszkę mówię, no nie do końca. Pewnie są to klocki dla absolutnie największych fanów Squid Game'u. Ja to takich świadczeń nie zaliczam. Spoko serial, ale wiele rzeczy tam mi nie pasowało, przede wszystkim koreańskie klimaty i ta gra aktorska, bo to dla mnie powinien być prawdziwy dramat, a troszkę robię z niego komedię. No troszkę komedii jak ten zestaw, widzicie, tu się chwieruta, tu troszkę to tak, wiecie, jest na silne lepione, można było coś zrobić lepiej, lina w ogóle słabo, nie pobawimy się. Dla największych fanów na półkę okej, nie? Ale do zabawy raczej bym wam tego nie polecił. Ani jako klocków, bo się ciężko szczepiają, ani po prostu figurek, ani niczego. Więc jeżeli macie w domu gablotę, jeżeli chcecie się tym bawić,
troszkę gorzej, a przynajmniej na pewno nie przeciąganie liny. Ale tak jak mówiłem, to nie jest ostatni odcinek Squid Game'owy, o czym nie zapominajcie, także zostańcie tu koniecznie i sprawdźcie koniecznie przyszłe odcinki, bo być może tam będzie lepiej i tamte zabawy będą lepsze, po prostu. Dzięki, że byliście dzisiaj, widzimy się wkrótce. Bye! Albo jakby to powiedział... lider Saramida!